Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, wciąż jeszcze październikowa, zatem różańcowo. Zobaczmy jeszcze troszeczkę tego października pozostało, pamiętajmy, zakończmy go honorowo i z różańcem w naszych dłoniach i z różańcem także w naszych sercach. Oczywiście jesteśmy już w atmosferze miesiąca listopada, zresztą to co widzimy, to gdzie jesteśmy, jest dowodem na to, że taki miesiąc się zbliża, a wiadomo, miesiąc listopad to miesiąc naszych zmarłych, miesiąc zadum, miesiąc myślenia o przemijaniu, o sensie życia, miesiąc modlitwy za tych, którzy uprzedzili nas do wieczności, a nasza modlitwa jest po to dla nich, żeby właśnie tę wieczność dla nich uczynić wiecznością szczęśliwą. Dobrą rzeczą modlić się za żywych i za umarłych. Kochani, zakończyliśmy tydzień misyjny. To proszę Państwa, ostatnia niedziela miesiąca października, jest to 20 dzień tegoż miesiąca i jest to też 30 niedziela zwykła. Skończy się miesiąc październik, jeszcze troszeczkę, jak powiedziałem, pozostało. Rozpoczniemy wkrótce nowy miesiąc, a jak wiemy, ten nowy miesiąc to przede wszystkim miesiąc naszych zmarłych. Właśnie tu, gdzie jesteśmy, to miejsce, czy tego rodzaju teren, jak wiem, nazywa się cmentarzem, a cmentarz, to wciąż podkreślam i niniejszym też to czynię, że to jest miejsce doczesnego spoczynku. Proszę Państwa, jeżeli mówimy, że cmentarz jest miejscem wiecznego spoczynku, to jako ludzie wierzący jesteśmy w ogromnym błędzie, ponieważ my wierzymy w ciała zmartwychwstanie. A więc przyjdzie czas, kiedy właśnie to miejsce, które żeśmy zajęli, taką czy inną kwaterę, pod takim czy innym nazwiskiem, czy w takim czy innym miejscu, to miejsce opuścimy, wierzymy w ciała zmartwychwstanie. Kiedy to nastąpi? Pan Bóg, jak to się mówi, wiedzieć raczej. W każdym razie nastąpi to, a będzie to w czasach ostatecznych. Modlimy się za naszych zmarłych, wołamy do Boga, bogatego w miłosierdzie, żeby ich przyjął do siebie, jeżeli to jeszcze nie nastąpiło. Kochani, właśnie w najbliższą środę będzie początek właśnie tego nowego miesiąca, miesiąca listopada i będzie to uroczystość wszystkich świętych. W takim dniu, kochani, będziemy zwracali się do nieba, nie w sensie przestrzeni, nie w sensie kosmicznym, ale w sensie stanu. Do nieba, czyli do ludzi świętych, do ludzi zbawionych. Przede wszystkim do naszych tych świętych aktualnych, do świętego Jana Pawła II. Tak, właśnie do Niego będziemy się modlili, będziemy Jego prosili o to właśnie, żeby On za nami się wstawiał, żeby On był obecny wśród nas poprzez swoje orędownictwo, żeby tego wstawiennictwo przekładało się na to, żeby właśnie ten pokój, który jest tak bardzo mocno zagrożony, żeby był pokojem i w naszych sercach, i w naszym kraju, i w naszej ojczyźnie, i na Ukrainie, i w Izraelu, i wszędzie, gdzie ten pokój jest zagrożony. A jak wiemy, ten pokój jest naprawdę wszędzie zagrożony, dlatego też właśnie modlimy się do papieża, będziemy modlili się do papieża, do świętego Jana Pawła II i wołali do niego głośno i z ogromnym przekonaniem, z ogromną wiarą. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Kochani, wraz z rozpoczęciem miesiąca listopada, więc od 1 do 8 listopada będzie to taka właśnie oktawa i w tym dniu, czy w tych dniach, jeżeli nawiedzimy pobożnie cmentarz, to możemy uzyskać odpust zupełny i taki odpust zupełny ofiarować za jedną osobę zmarłą. Oczywiście, żeby coś uzyskać, to trzeba spełnić pewne warunki. Właśnie uzyskanie odpustu zupełnego też właśnie wymaga pewnych warunków i takimi warunkami są nawiedzenie cmentarza w sensie fizycznym, więc być na cmentarzu nie tylko duchowo, nie tylko wirtualnie, ale być fizycznie. Jak ja w tej chwili jestem, jak Państwo zresztą widzą. Poza tym być w stanie łaski, więc być bez grzechu, przystąpić do Komunii Świętej, pomodlić się za zmarłych, pomodlić się zgodnie z intencją papieża Franciszka. Te warunki, jeżeli spełnimy, każdego dnia w ciągu tych 8 dni możemy uzyskać taki odpust i ofiarować go, ten odpust za daną osobę. Może być to tata, mama, rodzice, brat, czy ktoś inny, czy może ktoś, kto jest takim anonimowym, a modlitwy potrzebuje i my właśnie też chcemy wspomóc jemu, by osiągnął to zbawienie, czyli tę chwałę wieczną. To od 1 do 8 listopada. Poza tym, proszę Państwa, warto zauważyć, że właśnie w tym tygodniu będzie pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca, więc dni bardzo ważne. Pierwszy piątek, kłaniamy się sercu Jezusa, pierwsza sobota, sercu Matki Najświętszej. Oczywiście pierwszy czwartek modlimy się o powołania do stanu duchownego, oby właśnie ten stan duchowny był stanem, który będzie szanowany przez tych, którzy w tego rodzaju stan wstępują. I warto też zauważyć, że w sobotę, będzie to 4 listopada, będziemy wspominali
świętego Karola. Karolinom, Karolom składam najlepsze życzenia. Jak wiemy, tego rodzaju imię nosił nasz wielki rodak święty Jan Paweł II, Karol Wojtyła. Dlatego też właśnie w takim dniu warto pomodlić się nie za niego, ale pomodlić się do niego. Właśnie, żeby ten jego patron i on, żeby obaj ci dwaj panowie i święty Jan Paweł II i święty Karol, żeby byli obecni w naszym życiu, żeby ta ich obecność przekładała się na nasze lepsze życie. Kochani, jest, jak powiedziałem, 30 niedziela zwykła i gdy będziemy się, gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On odpowiedział: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne do niego: będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Kochani, właśnie przykazanie miłości w tym czasie, który obecnie przeżywamy, czy będziemy przeżywać, pokażmy, że my właśnie to przykazanie miłości traktujemy poważnie i nasza modlitwa za zmarłych to jest także wyraz naszej miłości. Miłości do tych, którzy odeszli, miłości do tych, którym życzymy szczęśliwej wieczności. Wieczny odpoczynek raczy im dać, Panie, a światło wiekoista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na te nowe, czekające nas dni. Zostańcie z Bogiem.